Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole pudełka z żółtymi żarówkami, a to oznacza, że porozmawiamy sobie o kilku kolejnych rozwiązaniach prosto od marki Linkraft. Zapraszam. Jak wiecie, jestem wielkim fanem marki Linkraft. Nigdy tego nie ukrywałem. Uważam, że przyświecają nam te same idee, naprawdę ich rozwiązania strasznie mi się podobają. Natomiast bycie fanem nie oznacza, że trzeba być w 100% bezkrytycznym. I dlatego, o ile uważam, że rozwiązania, które pokazywałem do tej pory, w większości powinny znaleźć się w absolutnie każdym warsztacie, ponieważ są genialne, świetnie zaprojektowane i są w ogóle super mega i ja naprawdę jestem w każdym calu na tak. O tyle, jeśli chodzi o rozwiązania, które pokażę Wam dzisiaj. Uważam, że są to rozwiązania dość specjalistyczne, tak? I jakby nie przyjmuję głosów krytyki na zasadzie takiej, jakomu to potrzebne, bo jest to potrzebne określonej grupie osób, dlatego też postanowiłem Wam to pokazać, bo to są kolejne zestawy, które po prostu do mnie dotarły. Korzystam z tego od jakiegoś czasu i pozwoliło mi to używać ścisków, które teoretycznie wisiały tylko na ścianie i zajmowały miejsce, bo no zdarzyło się z nimi kilka rzeczy. Nie rozgadując się w żaden sposób dodatkowo, pokażę Wam, co my tutaj mamy, a następnie przejdziemy do ścisków i pokażę Wam, w czym te rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, mogą Wam pomóc. Zapraszam. Mamy trzy pudełeczka. Na samym środku Sawa 1, oprócz tego mamy Atami 1 i Tokę 1. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Jeśli chodzi o Sawę, to Sawa są to takie pianki, które są do Was dostarczone w ilości sztuk 4, które mają dwa cele. Po pierwsze, dzięki tym piankom możecie zrobić coś, co jest normalnie dostępne tylko w ściskach BSEA i w ściskach z wysokiej półki, czyli ustawić Wasze ściski w ten sposób w pionie. Oczywiście należy mieć świadomość, że to są pianki. Oczywiście są to pianki bardzo wytrzymałe, dużej gęstości. Natomiast jeśli chodzi o obciążanie i obchodzenie się z nimi, no to nie można tego robić w 100% bezkrytycznie, bo jest to materiał, który się po prostu zużywa. Niemniej jednak pozwoli to Wam stosować tego typu położenie w większości ścisków, w których nie mogliście tego robić do tej pory, bo byliście rozwiązani tylko na, znaczy skazani na rozwiązania tylko i wyłącznie z wysokiej półki. Drugą zaletą tego produktu jest to, że możecie sobie tą piankę założyć w ten sposób i dzięki temu w trakcie pracy ze ściskiem nie uszkodzicie sobie po prostu materiału, który będziecie ściskać. Wiecie, jak to jest? Czasami trzeba pewne rzeczy robić na szybko. Czasami człowiek pewnych rzeczy nie kontroluje, gdzieś się zagapi, puknie albo pobrudzi od ścisku w niektórych przypadkach, albo w niektórych przypadkach po prostu uszkodzi powierzchnię, nad którą pracowaliście. Dla mnie rozwiązanie jak najbardziej spoko. Jak widzicie, działa to fajnie i płynnie, więc myślę, że może się Wam przydać. Kolejnym tematem jest Atami 1. Atami 1 to nic więcej, tylko po prostu dwa sklejkowe bloki z zamontowanymi magnesami neodymowymi, dzięki którym będziecie mogli zwiększyć Waszą powierzchnię nacisku. Średnica to 80 mm, więc no daje Wam to dużo więcej niż mieliście dostępne w większości ścisków. Oczywiście pracując pełnopłaszczyznowymi ściskami tego typu i nie tylko takimi jak ten, na pewno nie będziecie się z tymi problemami stykać, które ma wielu użytkowników. Natomiast jeśli chodzi o zwykłe ściski, takie jak na przykład ten ścisk śrubowy Wolfcrafta, to bardzo często zdarza się tak, że po pierwsze
gubimy te nakładki tworzywowe. I o ile w Wolfcrafcie i u kilku innych producentów jest możliwość ich dokupienia, o tyle u niektórych wskazuje to od razu ścisk na wyrzucenie. Po drugie, te nakładki się niszczą po prostu fizycznie. Jak widzicie, to już jest w dosyć kiepskim stanie, więc generalnie też może na niektórych materiałach zostawiać ślad. Jeśli pracujecie bez tych nakładek, to możecie mieć taką sytuację jak tutaj. Myślę, że to będzie widać, ale zaraz Wam jeszcze dodatkowo spróbuję pokazać. Bierzemy nasz delikatny materiał, dociskamy, bo nieraz musimy dosyć mocno docisnąć. Następnie zostaje nam taki niezbyt ładny wgniot. No bywa z tym różnie. W takim wypadku po prostu fizycznie dzięki zastosowanym magnesom neodymowym montujemy sobie nasze przystawki. Bierzemy nasz delikatny materiał. Ściskamy. I tu już nie ma prawa się nic takiego wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o... bo tutaj mamy Atami 1. Natomiast jeśli chodzi o Tokę 1, różnica jest po prostu taka, że tutaj te nasze stopy wyposażone są dodatkowo w pianki linkraftowe, bardzo wytrzymałe, które dodatkowo uchronią nam materiał. Wadą tego rozwiązania, o którym musicie wiedzieć, jest to, że niestety musicie dbać o to, żeby to pozostawało w czystości, bo dosyć łatwo powbijać tutaj różne trociny i później przenosić to na materiał, który będziecie ściskać. W tym wypadku, jeśli tą powierzchnię zniszczycie, po prostu możecie fizycznie przeszlifować i dalej pracować tak jak do tej pory. Oczywiście jest to jeden z przykładów zastosowania, taki powiedzmy książkowy. Myślę, że część z Was na pewno zetknęła się z problemem odgniotów, więc to Wam posłuży na pewno do tego. Ale mamy jeszcze stare ściski. Tak jak ja bardzo często korzystam z tego typu ścisków. Mam ich jeszcze dosyć sporo. I tu niestety mamy sytuację na przykład taką, że bierzemy sobie nasz materiał, w tym wypadku jakieś tam dwa kawałki odpadu. Ściskamy. Jest ściśnięte, nie? Rozkręcamy, bo już się dajmy na to skleiło. I zostają nam, tak jak w tym wypadku, ślady po rdze. Także, one są gdzieś tam czyszczone i konserwowane, ale mimo wszystko, jak widzicie, te ślady po rdze cały czas są. W tym wypadku to jest metoda na uratowanie naszych starych ścisków, które bardzo często jeszcze mogą Wam bardzo długo posłużyć. Drugi temat jest taki, że wracając do naszej Sawy, mamy tu kawałek jakiegoś kolejnego odpadu. Zakładamy, gdzieś tam pukniemy, zobaczcie. Mamy wgniot. Zakładaliśmy, zagapiliśmy się, puknęliśmy, jest wgniot. Zamocowaliśmy za mocno i zostają nam ślady po rdze. Tutaj możemy sobie po prostu to w ten sposób zabezpieczyć. Ja tych ścisków tego typu, bardzo głębokich, starych ścisków, mam naprawdę sporo i niestety bardzo często musiałem kombinować. Stąd właśnie pocięte takie kawałki odpadów, które mi służyły po prostu za dodatkowe stopy dociskowe. Powyrzucałem to. To jest wygodniejsze. Nie spada Wam przy skręcaniu, nie spada Wam przy rozkręcaniu. Dla mnie osobiście bomba. Oczywiście
W idealnym świecie wszyscy pracujemy basejami. Wiadomo, że każdy by tak chciał. Ja też. Niestety nie stać mnie na to, żeby mieć cały asortyment ścisków Beseya u siebie i żeby ze wszystkiego, co mam, zrezygnować. Sami dobrze wiecie, że ścisków w warsztacie nigdy nie jest za mało i tak na dobrą sprawę musiałbym przynajmniej z 50 ścisków wymienić na Beseya. To będzie proces dosyć długotrwały. W związku z tym staram się ratować to, co mam. Oczywiście, tak jak mówiłem, w idealnym świecie pracujemy wszyscy Beseyami, ewentualnie właśnie ściskami typu Wolfcraft, czy już takimi lepszymi ściskami, ale problem po prostu fizycznie polega na tym, że jeśli chodzi o Wolfcrafta, to tutaj macie możliwość dokupienia tych stóp, tak jak mówiłem, bez najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o tańsze ściski, to bardzo często te tworzywowe nakładki są na tyle kiepskiej jakości, że przy pierwszym, mocniejszym dociśnięciu one pękają i zostajecie z gołym metalem. Dlatego myślę, że jest to świetna metoda właśnie do uratowania tego typu ścisków, które są uszkodzone, ścisków starych, takich jak ja mam właśnie tutaj, z których pewnie nie korzystalibyście w bardzo wielu sytuacjach, albo tak jak ja, bawili się z docinaniem i z całą masą dodatkowych przykładek. Ma to oczywiście sens i jakieś tam zastosowanie, natomiast na dłuższą metę jest po prostu irytujące. Dlatego jak tylko zobaczyłem te produkty, a korzystam z nich już od jakiegoś czasu, to cały czas domawiam gdzieś tam kolejne i one pojawiają się u mnie. A tam jeden to jest rzeczywiście to rozwiązanie, z którego korzystam najczęściej, czyli to bez pianek. Jeśli chodzi o pianki, to powiem Wam szczerze, że mam tylko kilka kompletów, dlatego że z tak bardzo delikatnym materiałem pracuję naprawdę dosyć rzadko. To jest wystarczające w wielu sytuacjach zabezpieczenie mojego materiału. Natomiast jeśli chodzi o te kostki piankowe, to tak jak mówiłem, one się Wam przydadzą w określonych sytuacjach ze specyficznymi ściskami, bo już na przykład automatu na tym nie położycie, bo Wam nie pozwoli na to rączka. Natomiast zamontujecie w tym większość ścisków śrubowych i to będzie naprawdę fajne rozwiązanie. Jeśli chodzi o ceny, to linki do sklepu Linkcraft macie w opisie. Tam zobaczycie też, jakie są ceny. Myślę, że rozwiązania fajne, niedrogie. Warto w coś takiego zainwestować, warto coś takiego mieć. Ja jestem na tak, na Waszą opinię oczywiście standardowo czekam. Zastanawiam się, jak Wy sobie z tym radzicie. Ja oczywiście próbowałem szlifować te ściski, bawić się tam w różny sposób. Bawiłem się różnymi chemiami, ale ta chemia niestety później zostaje na powierzchni tego metalu i później zostaje Wam też na powierzchni materiału, z którym pracujecie. Natomiast nie do wszystkich ścisków da się po prostu dokupić te tam tworzywowe rozwiązania. Próbowałem to drukować na drukarce 3D, nie przynosiło to efektu. Tu macie fajne, gotowe rozwiązanie. Myślę, że warto. Zwłaszcza, że o ile ratowanie ścisku tego typu jakiegoś krótkiego może nie mieć większego sensu, o tyle zakup fajnego, głębokiego ścisku tej jakości w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych cenach. To jest bardzo duży wydatek, więc możecie go uratować za niewielkie pieniądze albo kupować takie po prostu gdzieś tam na giełdach czy w internecie i ratować właśnie w ten sposób. I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych. Zapraszam Was na drugi kanał, na live'y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20:00, a ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!